Cześć, witam Was w kolejnej części analizy projektowej kryptowaluty, której to zajmiemy się projektem ARK. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt ARK, główna strona projektu, projekt mający na celu umożliwienie łatwego i szybkiego wyklikania własnego blockchainu bazującego właśnie na infrastrukturze ARK, czyli jeśli to porównać do wcześniej omawianych przeze mnie projektów, na przykład konkurencją dla tego projektu będzie projekt LISK. ARK ma się wyróżniać tym, że po prostu uruchomienie własnego łańcucha, własnego blockchainu będzie możliwe i w zasadzie można powiedzieć, że już jest za pomocą kilku kliknięć myszką. Możemy właśnie taki swój blockchain wyklikać, wygenerować i osadzić właśnie na wybranej przez nas infrastrukturze. Korzystać z niego. Dodatkowo jest możliwość tworzenia dodatkowych pluginów, czyli jest możliwość rozszerzania funkcjonalności tego projektu w oparciu o SDK, czyli Software Development Kit, czyli biblioteki umożliwiające właśnie wykorzystanie infrastruktury tego projektu i dołożenie dodatkowych funkcjonalności w wybranym przez organizację języku. Portal CoinPaprika, zakładka Overview. Tutaj mamy informację, że projekt jest już prawie 3 lata z nami na rynku. Jest on w fazie gotowego produktu. Także zaraz zobaczymy, jak tego typu właśnie operacje programistyczne wyglądają w tym projekcie. Code Progress tutaj niestety nie jest podpięte repozytorium, na którym autorzy skupiają główny swój wysiłek. Także od razu przejdziemy na GitHub, strona główna organizacji ARK Ecosystem. Widzimy, że organizacja zweryfikowana po stronie GitHuba. 77 repozytoriów dla tego projektu umieszczonych na GitHubie. Te główne projekty zostały przypięte właśnie przez zespół. Mamy ich 6. Głównym projektem jest oczywiście Core, stanowiący właśnie implementację tego możliwego do wyklikania blockchainu. Jeśli chodzi o technologię, jakim jest to tworzone, to jest to TypeScript, czyli taka stuningowana, powiedzmy, wersja JavaScripta, wydajniejsza niż JavaScript. Oczywiście ma to swoje tutaj plusy i minusy. Myślę, że jeśli budowane w oparciu o ARK projekty nie będą zbyt duże, to tutaj nie powinno być raczej problemów z wydajnością. Przejdźmy sobie do zakładki Issues. Na tę chwilę 7 otwartych, ponad 600 zamkniętych. Także jeśli chodzi o projekt będący na tym etapie, czyli na etapie gotowego produktu, to tutaj widać, że prace cały czas trwają, coś się dzieje. Nawet widzimy ładne labelowanie, które oczywiście zwiększa czytelność tego, co się dzieje tak naprawdę w projekcie. Pull requesty również na bieżąco prowadzone, otwierane i w miarę możliwości dołączania ich do głównego kodu zamykane. Również mamy tutaj czytelne labelowanie, także zdecydowanie plus dla tego projektu. Jeśli chodzi o zakładkę związaną z bezpieczeństwem, z programem Bug Bounty, to mamy tutaj informację, że wszelkie potencjalne wykryte przez nas podatności należy zgłaszać na tutaj zamieszczony na tej stronie adres e-mail. Zakładka Insights. Weźmy widok z ostatniego miesiąca. Także też tutaj widać sporą aktywność, jak na projekt właśnie będący w fazie gotowego produktu. Zmerdżowanych, czyli dołączonych do głównej gałęzi 85 pull requestów. Zamknięto 10 issue, otworzono 2 issue. Nawet została wydana kolejna wersja 2.5.25. I tutaj widok na to, co zostało tak naprawdę przez ten czas wykonane. Z ciekawych rzeczy tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na milestone, który został założony. Założona została wersja 2.6.0, oznaczona jako kamień milowy
produktu, czyli kolejny ważny etap w trakcie rozwoju projektu. Oczywiście jest to też ujęte w roadmapie, także tutaj trzeba pochwalić projekt za to, w jaki sposób jest prowadzony, ponieważ mamy pełną czytelność odnośnie tego, co jest w roadmapie i mamy pokrycie tego właśnie w postaci odpowiedniego milestone'a na GitHubie. Tutaj możemy zobaczyć, że właśnie to, co zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2019 roku, czyli wydanie wersji 2.6 Arc Core'a, mamy ukończone w 88%, 7 tasków na 10 zostało wykonanych. Część z nich, dokładnie 3, są w trakcie budowania, w czasie tworzenia. 2 z nich są aż w 90% ukończone, jedno jeszcze nie zostało ruszone, ale jest to związane właśnie z testowaniem tego rozwiązania. Najpierw na sieci deweloperskiej, a później w razie sukcesu przeniesienia tego na mainnet, czyli w zasadzie wydania wersji release 2.6. Kolejne właśnie kamienie milowe dla projektu również zostały tutaj ujęte w roadmapie. Data wydania 4 kwartał 2019. Myślę, że tutaj można założyć, że będzie lekkie opóźnienie w tym projekcie, ponieważ jeszcze tutaj ten kwartał trzeci nie został zamknięty, nie została wydana wersja 2.6, także spodziewajmy się raczej w tym projekcie drobnego poślizgu, może nawet o długości jednego kwartału. Takie rzeczy oczywiście podczas prowadzenia projektów się zdarzają. Ważne, żeby po prostu to szło w dobrym kierunku i nie miało tych opóźnień zbyt długich, bo jeśli będą zbyt długie opóźnienia, to pewnie znaczy to, że coś tutaj zostało źle zaplanowane. Także ten milestone tutaj również można sobie zobaczyć na GitHubie. Uwagę zwraca raczej to, że zmiany, które jeszcze zostały do zaimplementowania, zostały oznaczone jako bardzo ciężkie, a przynajmniej niełatwe do zaimplementowania i do wdrożenia, także stąd pewnie pojawia się to opóźnienie. Dodatkowo jest to breaking change, czyli zmiany, które są dosyć istotne dla funkcjonowania całego projektu. Jeśli chodzi o tutaj pull requesty, to jak wcześniej wspominałem, również są ładnie labelowane. Z ciekawych rzeczy oczywiście omówiony już roadmap, dosyć czytelny. Dodatkowe programy typu Bounties, tutaj też jest możliwość zgłaszania podatności, czyli to, co najbardziej nas interesuje, i typowe Bounties, czyli nagradzanie społeczności za prace poniesione właśnie na rzecz projektów, produktów końcowych tego projektu. Tutaj oczywiście mamy dostęp do szeregu różnych danych statystycznych, nawet w kontekście samego GitHuba, możemy sobie przejrzeć je. I tutaj będziemy mieć dokładne informacje, ile tak naprawdę mamy repozytoriów, ile commitów do wszystkich zostało od początku dołączonych, ile zgłoszonych pull requestów, ile issues. Także jeśli osoby mamy tutaj zainteresowane na tyle tymi aspektami, oczywiście na portalu tego projektu jest to jak najbardziej dostępne. Oczywiście jest również prowadzone AIP, czyli Improvement Proposals. Mamy tutaj osobne repozytorium na GitHubie i konkretne odnośniki do opisów poszczególnych właśnie AIP. A na bazie AIP, tak jak widzieliśmy, jest zbudowany milestone, do którego są właśnie tworzone pull requesty. Także widzimy pełen cykl prowadzenia tego projektu. Tak naprawdę, co to jest istotne z mojego punktu widzenia, co odróżnia ten projekt od konkurencji? Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest właśnie ten produkt Arc Deployer, który pozwala na szybkie uruchomienie właśnie własnego blockchainu w oparciu o rozwiązanie zaimplementowane przez Arc na własne potrzeby w ramach własnej organizacji. Także tak naprawdę to jest istotne, ponieważ taka organizacja ma możliwość w tym momencie szybkiego przetestowania, sprawdzenia, skonfrontowania tego rozwiązania z własnymi potrzebami i z własnymi wymaganiami
I to jest bardzo istotne, to powinno być oczywiście i jest tutaj też dobrze udokumentowane. Także taka organizacja chcąca to przetestować na pewno będzie mogła to zrobić szybko i sprawnie, nie tracąc własnego cennego czasu na dodatkowe zabiegi związane właśnie z budowaniem infrastruktury, z uruchomieniem poszczególnych nodów i tego typu operacji. Także na chwilę obecną projekt wygląda całkiem dobrze, prace idą w dobrym kierunku, projekt jest dobrze prowadzony. Oby tak to zostało. Należy oczywiście skupić się na tym, czy tego typu projekty są w organizacjach na ten moment potrzebne, bo tak naprawdę to będzie głównym motorem napędowym, jeśli chodzi o sukces tego projektu. Także na ten moment mamy infrastrukturę, mamy możliwość szybkiego uruchomienia tego. Należy właśnie brać pod uwagę to, w jaki sposób teraz firmy będą to adoptować, będą to testować w ramach własnej organizacji, w ramach własnych projektów, bo dla tego typu projektów to jest niezwykle istotne, aby właśnie zdobywało popularność wśród firm, aby na takiej infrastrukturze firmy budowały po prostu swoje rozwiązania. Także myślę, że to jak najbardziej trzeba tutaj śledzić w tym przypadku, w przypadku tego projektu najbardziej. Także dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie tego odcinka. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście żadne pytanie nie pozostawiam bez odpowiedzi. Jeśli jakieś tutaj kwestie wymagają dodatkowego komentarza z mojej strony, proszę o taką informację w komentarzach. Na tę chwilę to wszystko. Zachęcam również do odwiedzania pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję, cześć.